Witam kolejnego dnia. Aktualnie jesteśmy na plaży i idziemy w poszukiwaniu kokosa. Widzieliśmy, że sprzedają za 3 euro, ale nikogo nie było wcześniej. Więc zobaczymy, czy teraz ktoś się pojawił i pokażę wam, jak to wygląda. No. Znaleźliśmy pana pirata i zrobił nam kokosy, czyli jak to się tam mówi. Powiem wam, że całkiem dobre, bo jesteśmy poza sezonem i one są takie bardziej właśnie do jedzenia niż do picia. Ale i tak bardzo fajnie to smakuje, polecam wszystkim. Cześć, witam wszystkich kolejnego dnia z Guadalupy. Dzisiaj lecimy do miejscowości San Frances na Pointe de Chateau. Jest to taki półwysep, będę wam pokazywał, jak to wygląda, ale na zdjęciach wyglądało bardzo fajnie. A jedziemy stąd autobusem z miejscowości Saint-Anne za około 1,5 euro, 1,8 euro. Jeszcze wam dam znać, czy tak było, czy jest jakoś drożej, taniej. No nic, to do zobaczenia. Jedziemy z otwartymi drzwiami. Niestety to nie istnieje, ale bez francuskiego jest to dosyć ciężko. Musimy pojechać jakby w inne miejsce, ale dogadałem się jakoś. Więc jedziemy. Co do kosztów, to faktycznie daliśmy po 1,8 euro. Pan tego nie liczył, więc w sumie nie wiem, jak to działa, ale wrzuciliśmy, poszliśmy, żadnego biletu nie dostaliśmy i jedziemy. Jakoś udało nam się dojechać do miejscowości Saint-Frances, coś takiego. I teraz szukamy, jak tu dostać się na ten Pont de Chateau. Jesteśmy aktualnie w porcie. Wygląda to tak. No nic, będę wam pokazywał później, jak to wszystko tutaj się prezentuje. Idziemy od jakoś pół godziny i natrafiliśmy taką piękną plażę z dziką w zasadzie, znaczy coś tam jest, ale no nikogo tutaj nie ma i postanowiliśmy sobie zrobić 5 minut przerwy. Pokażę wam, jak to wygląda, ale no jest świetnie. Przy drodze i nagle podjechał autobus. Okazało się, że do Pont de Chateau, więc wsiedliśmy, zapłaciliśmy 1,2 euro, więc no grosze można powiedzieć i jedziemy. Zamiast iść w 1,5 godziny, będziemy w jakieś, nie wiem, 15 minut pewnie, więc zaoszczędziliśmy czas, no i nie jedziemy w 30 stopniach, więc no. Thank you.
mną znajduje się bardzo rozległa plaża. Wygląda to nieziemsko. Jesteśmy właśnie, nie wiem, jest na jakiejś skarpie. A nie, jest taki, da się zejść niżej. Ale wejdziemy na pewno tam, gdzie jest krzyż. No. Ludzi tu praktycznie w ogóle nie ma, jesteśmy prawie sami. I w sumie wydaliśmy, nie wiem, 3 euro w jedną stronę, więc 6 euro w dwie strony. Więc myślę, że wszystkim mogę polecić bardzo, bo widoki są tego warte. Porównałbym to trochę do Przylądka Dobrej Nadziei w Kapsztadzie. No, zdobywamy jakiś szczyt, jak można to tak nazwać, z tej dróżka. I lecimy. Ale gorąco. 30 stopni jest. Ale fajnie, fajnie. Wszystko wygląda. Dotarliśmy właśnie na szczyt. Tutaj za mną jest krzyż. Wedlupa jest to katolicka wyspa, ale praktykuje się jeszcze wudu. Czytałem, że na cmentarzu można jeszcze takie laleczki spotkać. Nie wiem, może pójdziemy, może nie. Ale no, widoki są po prostu nieziemskie. Bardzo wszystkim polecam. Jesteśmy na Pont de Chateau. Pont de Chateaux. Żeby nie było, że nie zrozumiecie. W sumie nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale no naprawdę bardzo wszystkim polecam. O, tutaj. Schody porobione i schodzimy. Zresztą widzieliście, jak to jest pięknie. Mieliście pewnie przerywki tam wcześniej pokazane i teraz prawdopodobnie idziemy tam na zatoczkę, na plażę, posiedzieć sobie, odpocząć trochę po zdjęciach i wracamy. I potem jeszcze pewnie na plażę pójdziemy na zachód słońca, jak zawsze. No nic, to lecimy. Idziemy właśnie jakimiś chasztami. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej skołopędry. Ostatni vlog przed śmiercią, tak. Ale no, haszcza są niezłe. Haszcze.